Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj sprawdzimy, co by się stało, gdybym zginął w Minecraft. Ale nie tak zginął, że się mogę odrodzić, tylko tak, jakbym zginął na dobre. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie kogoś łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No a ja przechodzę do odcinka, bo słuchajcie, no dzisiaj sprawdzimy, bo jak wiecie, no w Minecraftie da się odrodzić, da się też pójść do Netheru. Ale nikt nie sprawdził, co się stanie, jeżeli zginiemy i co się stanie później, nie? I się nie odrodzimy na przykład, więc w dzisiejszym odcinku właśnie to sobie sprawdzimy. No i oczywiście zanim jeszcze rozpoczniemy, to zachęcam was do tego, żebyście wbili na drugi kanał, ponieważ już wczoraj o tym mówiłem, ale jest tam vlog z testowania nowego zestawu maty z McDonalda, więc zachęcam, żeby się tam wbili, ponieważ postarałem się przy odcinku i mam nadzieję, że zobaczycie i że będzie fajne. A dodatkowo zapraszam też na Instagrama, TikToka, wszystkie linki są oczywiście w opisie. Nieważne, lecimy z filmem. Słuchajcie, jestem na świecie, na którym właśnie coś takiego działa, że jak zginiemy, to się nie odradzamy, tylko od razu pojawiamy się jakby po tej drugiej stronie, po tej stronie, gdzie się już nie żyje jakby. No więc, więc oczywiście traktujcie ten odcinek humorystycznie, podchodźcie do tego na poważnie i słuchajcie, musimy znaleźć jakiś sposób na to, żeby zginąć. To można by było skoczyć z wysokości, więc uwaga, skoczmy sobie. Oczywiście, pół serduszka mi zostało. To było do przewidzenia, że tak się wydarzy. Więc na spokojnie, mamy drugą alternatywę. Możemy sobie pójść i skoczyć pięknie do lawy. Więc uwaga, ja robię teraz tak, uwaga. Skakuję do lawy, odwracam się i nie chcę widzieć tego, co się wydarzy, gdzie się pojawię. Więc uwaga, robię tak, uwaga, 3, 2, 1, 0. Skaczemy do lawy. O kurde, jesteśmy! Co jest? Ej, dobra, jesteśmy w jakimś innym miejscu, nie wiem o co chodzi, ale dobra, mamy jakąś złoto... Czy to jest niebo? Czy my jesteśmy w niebie? Czy to jest minecraftowe... O kurde, ale mamy skok! I regeneracji, to jeszcze nieskończoność! Możemy bawić się w nieskończoność, że tak to mówię, możemy... No nie wiem, tu się da w ogóle dostać obrażenia od upadku, czekajcie, sprawdźmy to. Muszę wyjść na jakiś wyższy punkt, tutaj uwaga. Skaczemy i... No przecież to nic mi nie zadało, to niby taki dźwięk, ale totalnie za regenerację od razu, nie da się tu zginąć, niesamowite. Chyba, że bym wypadł poza świat, ale w sumie wtedy to nie wiem, co się wydarzy. Dobra, ale słuchajcie, musimy zwiedzić to miejsce, musimy zobaczyć, co tu się kurczę dzieje, ponieważ wygląda to jak niebo, tak szczerze przyznam, i musimy zobaczyć, o co chodzi. Tam się pojawiliśmy, idę teraz tutaj, tu mamy jakąś wodę, ona narusza zasady fizyki, chociaż jest możliwe, żeby się zrobił taki jakby taki brzuszek na w szklance na przykład, tak się leje wodę, ale w Minecrafcie, żeby aż taki się zrobił, chociaż to może to jest taki Minecraft, no nie wiem, co to jest za woda, może, nie wiem, woda święcona może, czy coś tego typu. Tu jest jakiś krzyż, więc okej, okay, dobra, tu się nie rozczulajmy nad tym, idźmy dalej, zobaczmy coś, co się tutaj dzieje dalej, bo, o kurczę, ten jump jest tak fajny, kurczę, to się tak wygodnie podróżuje z tym, o kurczę, co tam jest? Co jest krane? Czy tam jest jakiś... Czy to jest kościół w niebie? Dobra, nie wiem o co... Tam są jakby... anioły czy coś tego typu. Dobra, to znowu jakaś woda święcona. Dobra, idźmy tutaj, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Mamy tak, mamy jakieś sejfy po bokach, ale to mnie na razie nie interesuje. Idziemy tam całkowicie naprzód. Zobaczcie, co tutaj jest. Tu mamy jakiś kielich. Nie wiem, co to za kielich, ale jest w środku. Pusty kielich, pusty kielon, że tak to ujmę. Tutaj mamy jakieś dwa... nie wiem, dwa słupki czy coś. Tu jest jakaś taka, jakby to powiedzieć, jak ksiądz tak ma, nie? Że stoi i tam mówi za tym. Tu znowu jest ten tam słupek i tu są jakieś skrzynki z tyłu, więc dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Mamy tak... Ja tak popatrzyłem i dopiero po chwili do mnie dotarło, co tu jest w środku. Co jest grane? Jakie bogactwa minecraftowe! Nie! Wszędzie diamentów i to full i to jeszcze bloków! Ja cię sunę! O kurczę. Witam cię. Dzień dobry. O co chodzi? Bóg normalnie w Minecraft. Jak się czujesz? No tu się czuję fenomenalnie, no przecież świetnie jest. Jestem bogiem tego miejsca. O kurczę, no dobra, no to, że tak ujmę, kłaniam się nisko. Chciałeś mi ukraść? Nie, nie chciałem nic ukraść, nie! Nie, no i zostań. Nie, proszę mi nie robić krzywdy, ja nie chciałem nic kraść. Wszystko jest tam, wszystko, ja nic nie mam. Co ja ci mówię? Jesteś bogiem, wiesz. Mam nadzieję. No przecież, o właśnie, no jesteś bogiem, powinieneś znać moje intencje. Że nie były złe. Ja tu, nie wiem, ja po prostu zginąłem w Minecraft. Trafiłeś tutaj. No tak, trafiłem tutaj, jestem tutaj jakby. Ciekawe miejsce. Więc teraz musisz wykonać dla... No nie, no naprawdę, to niebo nie powinno wyglądać tak, że ja tutaj przychodzę i odpoczywam.
No dobra, dobra, no niech będzie. Jakie to jest zadanie w takim razie? Co ty myślisz? Okej, dobrze, dyscyplina w niebie, musi być. Okej, no, chodź, dobra, idę, już idę, spokojnie, dobra, idziemy, dobra, wchodzimy do jakiegoś sejfu. Nie, ja tu się boję wchodzić. Aha, dobra. O, owca w niebie, tędy, no okej, idę. Widzisz te owce? No widzę owce, dużo owiec. Musisz je... Co muszę je? Ja nie wiem, co... do zagrody zanieść. No nie, no... Aha, do zagrody. Ale ja nie mam nic ze sobą. Jak ja mam je zachęcić do zagrody? Mam je tutaj tak przepychać? Nie, no dałbyś jakieś coś. Okej, dobra, rozumiem. Linami mam je zaciągnąć. Dobra. Więc z tego, co mi wiadomo, można brać po kilka. Więc ja w ten sposób bardzo szybko to ogarniemy w miarę, mam nadzieję. Chodźcie tutaj, owieczki. Chodźcie tu. Bo tam ucieka, wariatka. Jedna. Kurczę, puszczajcie to. Dobra, puścili, to chodź tutaj, chodź, do środka. Świetnie, kolejna. Dobra, pierwsze zadanie, które mamy w niebie, nie? To jest niesamowite, ciekawe ile na zadań tutaj będzie jeszcze czekało. Ale tych owiec jest strasznie, ty on se lata normalnie, no dobra, to w końcu, jak szybciej, no przecież jest, mam całą wieczność na to, o co ci chodzi. Daj człowiekowi zrobić to na spokojnie. Ile ja mogę tych owiec zabrać, tak naprawdę? O kurczę, czy ja mogę wszystkie zgarnąć naraz? Nie mówcie, że mogę wszystkie naraz zgarnąć. I ja nie mogę, ale jestem pasterzem. O kurczę, dobra, bierzemy... Dobra, a jest jakaś jedna zagubiona owca, którą trzeba zgarnąć, czy coś tego typu, czy wszystkie są jakby pod ten... Nie ma, dobra, okej. Okay. Dobra, bierzemy wszystkie po kolei. Dobrze, że mi dał tyle tych lin, bo ja teraz mogę wszystkie za jednym razem chwycić. Jest bardzo fajnie, bo mogłem to zrobić bardzo szybko, tylko pytanie, czy one się teraz tu wszystkie zmieszczą. Proszę, chodźcie tu. Dobra, mamy wszystkie w środku. O nie, i teraz ja, zanim ja kliknę, żeby je wszystkie puścić. O nie. Dobra, mam pomysł inny. Tu zamykam to i teraz ciągnę, aż te liny się urwą. O, jest, dobra, świetny plan. Pięknie, ja wiem. O nie, uciekam. Nie uciekajcie, dobra. Zbieram te liny, żeby oddać pięknie. Jeszcze jedna lina. Gdzie jest ostatnia lina? Halo. Boże. A jest. Dobra, mam. No i o co? Czekaj, czy to już jest... Czekaj, bo ta chce uciekać. Owieczko, wróć z powrotem. Dobra, jest z powrotem. Czy to są wszystkie owce? Tak, to wszystkie owce. Jak nie koniec? Jeszcze są owce jakieś? To wszystkie? Okej. Okay. Co? O co? O, barwnik. Teraz Nie, no wszystkie owce mam kolorować na żółto. No dobra. Dobra, okej, okay, no to tak, lecą na żółto wszystkie owce. No dobra, fajne, takie złociste owce, pasujące do nieba. Nie będę ukrywał, że nawet taki no kolor może być, nie? W sensie za bardzo tu biało, więc nawet fajnie, że będzie taka lekka różnica. Super, zadanie wykonane. O, świetnie. O, idę, nie ma problemu. Nie, on zauważy tą owcę. Jak mieszka Bóg? No oczywiście, że chcę zobaczyć, jak mieszka Bóg. Oczywiście, że tak. Nie zauważył tej owce. Boże, czemu zabiłeś tą owcę? Ta jest niegrzeczna, ale nie, proszę nie karać. Dlaczego? Nie karamy. To jest niebo, tu ma być pięknie przecież. Dobra, co on nam chce pokazać? Co on to powie, że jego, jak mieszka Bóg? Czy to jest pokój Boga? W Minecraft? Pa. Ej, czemu tu pada? Dlaczego pada w twoim domu? I dlaczego akurat tylko w twoim? Jaki chłop se zrobił normalnie podlewanie własnej chaty? No niesamowite to jest. Patrz jak to wygląda. Tu se nie pada? I pada se tylko na tą jego chatę. Co się wydarzyło? Dobra, no nieważne. W każdym razie, o co chodzi? Aha, mam wejść do środka, już wchodzę, no. Siad się sunę. Chłopcy, nie, dobra, niesamowite to jest. Dobra, pięknie. Owce, widzę, że bardzo lubi Bóg owce. Dobra, ma lodówkę pustą, no bo po co ma jeść? Przecież wszechmogąc to jakby stricte sobie se zrobi, nie? Tu ma znowu jakąś szafkę, tu świecznik jakiś. W ogóle te świeczniki, one coś oznaczają. Boże, co oznaczają te świeczniki, bo już nie pamiętam. Ile ich jest w ogóle? 6, 7. Nie wiem. Też nie pamiętam. Fajnie świecą. Okej. Okay. Wow, Nintendo Switch. Ja też kiedyś miałem. Mocno średnia zabawka, naprawdę. Nie. O, ja nie mogę samolot. Bóg ma samolot. Mogę się przelecieć samolotem? Czy nie, na przykład? Albo Bóg mnie na przykład przewiezie samolotem? Nie, ale. No, ale.
Ja mogę ci pomóc. No dobra, no to ja bym bardzo chciał polatać, bo tak mi ten naszło. A to jest jedno, a to jest chyba jednoosobowy. No to chyba tak średnio. Chyba że zatankujesz mi i ja sobie polecę, co? Czy nie? Da, zatankuję. Bóg mi... Ja nie mogę. Patrzcie, Bóg pstryka i... Bum! Karnister ma. No dobra. Dobra, to jest zatankowany już? Mogę wsiadać? Dobra, wsiadam. Okej, okay, jest, jest. O, tankuje się. Zaraz będzie do pełna. A nie, o kurczę. Co jest? Aha, bo to 75 tysięcy trzeba wlać. Ja, lecisz, dawaj, dobra. A, bo to już spada. Okej, okay, dobra, uwaga. Ja nie wiem, jak się tym kieruję totalnie, więc po prostu... Jak się tym kieruję? Pomocy? Pomocy? Nie mam pojęcia, jak tym... A, tu. Dobra, mam to opanowane. Dobra, jestem mistrzem, jest... O kurczę. O, Boże, prawie się rozbiłem. Dobra, a gdzie ja mogę tym wylądować w ogóle? Dobra, wiem, gdzie wyląduję, już nieważne, ale... gdzie chcesz? No i super, to się nazywa możliwości mieć duże. O, czekajcie, ja wiem, co chcę zrobić. Chcę przelecieć tutaj tym... Wow, prawie sobie łeb urwałem. Dobra, widzowie, mam challenge, bo tym można... A, tym nie można tak totalnie bokiem lecieć, ale dobra. Wiecie, co robimy? Patrzcie, robimy tak, robimy tu, lecimy. I robimy beczunię teraz, robimy beczkę teraz. Beczka, czy nie wiem, jak to się nazywa. Czy tu się da w ogóle beczkę zrobić? Chyba nie, to nie GTA. Dobra, no to w takim razie lądujemy w takim razie. Bo... O, Boże! Wyskoczyłem z tego! Nie, no co jest gra... Nie zginęłem, jestem nieśmiertelny. No nie, no. Jestem. Dobra, Boże, jest problem. Problem jest duży, bardzo duży problem jest. Ja jestem z powrotem, ale twój samolot, no, nie wiem za bardzo, gdzie jest. Wszystko w porządku, spoko, nie ma co. To nie kosztował dużo ten samolot. No w sumie może sobie pstrygrzeć mieć nowy. Dobra, a Boże, ja mam takie pytanie. Czy jest jakieś zadanie, które jakbym wykonał, to byś mnie mógł tak jakby cofnąć na tamten świat jeszcze, żebym sobie mógł jakby tam pograć, czy coś tego typu? No bo ty wszechmogący jesteś, to w sumie możesz chyba takie rzeczy robić, nie? Byś mnie tak jakby tam wrzucił z powrotem. Ta, dobra, a jakie zadanie? Co musimy zrobić? Wskakuj w przepa... Serio? Że to zadziała? Że teraz tak jak powiesz, że ja mam wskoczyć i że to się już tak wydarzy? Ta? Ta? No dobra, no to ja tak, do zobaczenia kiedyś tam, jak już mi się zginie ostatecznie. A teraz to dzięki za miłe spędzenie czasu tu, za pokazanie, jak to wygląda. Jest tu fajnie, trzymaj się, miło było cię poznać. Znaczy, ty już mnie chyba znałeś, bo tam... A! No nie!